Romans, który powinien być pełen słodkości i namiętności, stał się trudnym polem bitwy dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy nawigują przez burzliwe wody ich przeszłych związków. Paulina Smaszcz, była partnerka Macieja, regularnie rzuciła wyzwanie parze, prowadząc publiczną kampanię pełną dramatu i kontrowersji. Niedawno, Marcin Hakiel, były małżonek Katarzyny, dołączył do tego medialnego chaosu, wykorzystując swoją wcześniejszą ciszę jako tło dla gwałtownego wybuchu oskarżeń i gorzkich słów skierowanych w stronę matki swoich dzieci. Jego ostre wyznania zelektryzowały media, zasiewając niepokój w życiu Cichopek. W ich domu atmosfera gęstnieje, a cienie przeszłości rzucają się na ich codzienne życie. Kasia, powiedz coś. Kasia, nie możesz milczeć. Kaśka, udziel wywiadu i powiedz wreszcie całą prawdę o tym człowieku, to wywołania, które, jak informuje portal shownews.pl, codziennie rozbrzmiewają w domu aktorki, stając się ciężarem niemal nie do zniesienia. To jednak nie tylko głosy prasy, ale również znajomych i bliskich, którzy z niepokojem obserwują rosnące napięcie wynikające z ataków ze strony Hakiela. Jednak, mimo presji, Cichopek pozostaje nieugięta, wybierając drogę, która chroni jej najcenniejszy skarb, jej dzieci. Nie zrobię tego, bo ważniejszy jest spokój moich dzieci. Nie chcę, by przeżyły wstrząs, odpowiada stanowczo aktorka, utrzymując mocną postawę w obliczu burzy. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek mogli zdecydować, że w sądzie zakończy się ich opowieść, ale Hakiel wybrał zupełnie inną, nieoczekiwaną ścieżkę po finalizacji procedury rozwodowych. Zignorował fakt, że jego dzieci, rozwijające się w świecie, gdzie dostęp do internetu jest powszechny, mogą być świadkami jego ostrych słów wybieranych z zamiarem uderzenia. Okazało się, że ta wolność ma imię, jest grubiej niż myślałem, podkreślił w rozmowie z portalem zaniepokojony znajomy pary. Alarm biją sąsiedzi rodziny Cichopków, sugerując, że szkodliwe, medialne burze wywołane przez tancerza oraz byłą żonę Kurzajewskiego rzutują boleśnie na stuletnią babcię Kasi i jej schorowanych rodziców. To także wywiera presję na samym Maćku, który już wszczął procedury prawne przeciwko Paulinie Smaszcz, zużywając przy tym znaczną dawkę energii i nerwów. Ale to jeszcze nie koniec problemów, jest prawdopodobieństwo, że także Marcin będzie musiał stanąć przed sądem, odpowiadając za swoje działania, wyjawia źródło portalu Shownews. Fani zalewają Katarzynę falą wsparcia, głosując na nią w różnorodnych plebiscytach, mając nadzieję, że nagrody choćby nieco złagodzą cierpienia związane z trudnym okresem. W tym roku została uhonorowana telekamerą, a niedawno miała też przyjemność odbierać statuetkę Tytana Mediów 2023 podczas Digital Media Forum Krynica 2023. Bycie docenionym przez tak wybitnych ekspertów i profesjonalistów mediów to ogromne wyróżnienie, napisała, głęboko wzruszona, Kasia. Ulgę przynoszą jej także częste zagraniczne wyjazdy. Urodziny spędziła wraz z ukochanym w Szkocji. Rodzina aktorki też stara się ją wspierać na każdym kroku. Na zdjęciach, które zamieściła w sieci, widać, jak bardzo szczęśliwa jest z Maćkiem i jak bardzo ceni brata i bratową. Rodzina w tym ciężkim czasie dała jej ogromne wsparcie, czytamy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.